Najwięcej próbują rad dawać ludzie z tej dalszej rodziny, którym się nie udało. Osoba, która nie, nie dochowuje tej równości jest zbyt dobra, w związku niszczy związek. Jeśli się czujesz pełnowartościowym, zdrowym człowiekiem, możesz tworzyć, tworzyć związek. Jeśli nie jesteś pełnowartościowym człowiekiem, nie licz na to, że ta osoba cię uleczy. Jak patrzymy sobie na przykład na parę, to łatwo możemy sobie odpowiedzieć, jak, jak ich obserwujemy. Czy oni się szanują? Dlaczego w związku pojawia się zazdrość i jak sobie z nią radzić? Jak zbudować trwałą i dobrą relację? Między innymi o tym rozmawiałam z Jackiem Rydlewskim, psychoterapeutą. Dobra wiadomość jest taka, że w tym odcinku będzie konkurs, w którym do wygrania będziemy mieli dla Was książki. Na moim kanale często pokazuję sukces w biznesie, ale dla wielu, sukcesem są dobrze poukładane relacje z partnerem, w rodzinie i jak właśnie dbać o te relacje. No recepta jest dość prosta, chociaż trudna, można było powiedzieć. Ja, ja bym zaczął od czegoś takiego. No, takie banalne, banalne odpowiedź takie. Jak się ludzie kochają, to będzie wszystko dobrze, nie? ale tak naprawdę nie wiemy bardzo, co to, miło, co to jest miłość. Tak? Jest masę definicji miłości. Ja ponad 30 lat się zajmuję terapią. Nie, 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 nie odważyłbym się definiowania tego. Prawdopodobnie jest to bardzo złożone, złożony proces, nie tylko uczuciowy, nie motylki, z decyzją, wyborem, lojalnością itd., itd. Ale jeden wymiar jest moim zdaniem bardzo łatwo zauważyć, bardzo jest widoczny. On się łączy trochę z takim staroświeckim słowem, które brzmi szacunek. I jak patrzymy sobie na przykład na parę, to łatwo możemy sobie odpowiedzieć, jak, jak ich obserwujemy. Czy oni się szanują? Tak? Czy, czy ktoś nie szanuje kogoś, czy ktoś drugi nie szanuje tej pierwszej osoby i czy się wzajemnie szanują? I to jest jakaś taka niesamowita baza, bo jeśli się szanują, czyli jeśli dla siebie są kimś ważnym, tak? I jeśli jedna osoba nie jest poniżona, nie jest mniej wartościowa zdaniem drugim, tak? A, ani w, w drugą stronę, czyli są sobie równi i się szanują, to jest to znakomita podstawa do tego, żeby, żeby związek się rozwijał. Można powiedzieć, na bazie szacunku miłość może kwitnąć, ale jak nie ma szacunku, będzie udawana. Tak, Tak, no, tak zacytuję. No, ty, tak, pani mówi: taki m, ten mój mąż, taki dobry chłop, taki poczciwy, tak wszystko, no, chodź tutaj, chodź, chodź do pani, siądź tutaj. <grych> Czyli y, 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 mówi, że bardzo kocha, ale traktuje go jak pieska, tak? Przynieś czekoladkę, daj łapkę i tak dalej. Dopóki jesteś posłuszny, dopóki będę cię tolerować. W drugą stronę zresztą też tak może. Tak? No i to zaraz taki apel do wszystkich. No. Po pierwsze, szanujcie. Ja myślę, że to można wykonać, tak? bo można za, zauważyć, tak? że ja tej osoby nie szanuję. I, je, jeśli serio będę myślał o związku, to mogę to naprawić, mogę przeprosić, mogę przynieść kwiaty itd. I tak ale też jest ważne po drugiej stronie. To bardziej do Pani, ale nie tylko. Nie pozwólcie się nie szanować. Jeśli jest brak szacunku, to to jest właściwie jakaś dramatyczna, dramatyczny początek wiecznie trwałego kryzysu. Tak? Nawet bym powiedział tak, jeśli ktoś pozwala na nieszanowanie siebie, prawie równe robi wykroczenie w związku, jak ten, który nie szanuje tamtej osoby. Tak? Czyli to należy ci się szacunek, należy, żeby ktoś widział się jako wartościową, należy się, żeby się nie czuł lepszy od ciebie i nie czuł się gorszy od ciebie. Tak? Jak ja testuję niekiedy osoby, one same są, mogą się przetestować, to czy potrafią takie zdanie powiedzieć. Tak? To proszę, jakby to była pani, proszę wrócić dzisiaj do swojego męża i spróbować powiedzieć takie zdanie. Kochany mężu, Albo kochanie, albo Marku, czy ja, jak tam jest, nie jestem lepsza od ciebie. I czy on to potrafi powiedzieć? To jest banalnie proste zdanie, ale nie uwierzy Pani, Państwo nie uwierzycie, jak niektórym osobom, po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, że mogą coś takiego powiedzieć, a jeszcze zrobić to już w ogóle, prawda? No to zapraszam do takiego testu. Czy możesz powiedzieć to, jak, jak się wahasz, to spróbuj to powiedzieć, bo czym to, to, to zmieni? Czyli taki podstawowy wymiar, jeśli będzie dbany, to on jest stra... o to będzie dbany, jest strasznym, dobrym fundamentem Fundamentem, fundamentem rodziny. Tak? Sprawy dorosłych, dru drugi punkt. Sprawy dorosłych muszą być rozstrzygane tylko mi między dorosłymi, czyli to, co mówiłem, czy co napisałem w książce, żeby nie tworzyć koalicji z dziećmi, ma tutaj bardzo ważne zastosowanie. Tak? Koalicja powoduje nie nierówny roz rozkład sił, szukanie pomocy u, u, dru u drugiej osoby. Yy, czyli jeśli jest kryzys, to te dwie osoby najlepiej mogą rozwiązać to ze sobą. Nawet mieszanie do tego trzech, trzecich osób ważnych, nie wiem, y, 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 mąż się z żoną pokłócił, y, y, są, są ciche dni, mąż się obraza, obraża, jedzie do domu do swojej mamy nocować. Ta? To jest, y, to się nawet nazywa fachowo triangulacja, czyli w, włączanie osób trzecich do konfliktu pary, który zawsze niekorzystnie działa na na, nie, na rzecz pary. Tak? Czyli z mamusią można wtedy omawiać sobie strategię na tą panią, na tą obcą panią z punktu widzenia mamy cze, cze, często i już zaczyna ona tracić nasza, na szacunku, prawda? I już się robi koalicja i jakaś bardziej wojna niż próby, próby dogadania. Dlatego para powinna załatwić ze, ze sobą. Studenci mnie, mnie pytają czasami, no ale terapeuta, psycholog to wzdycham i opowiadam, jeżeli już konieczny jest do tego, to, to oczywiście można włączyć już, jak nie, nie można in, inaczej, no ale apel do terapeutów. Nie możecie stworzyć koalicji z którąś z osób, bo to może pomoże tej jednej osobie, ale jeśli chodzi o, 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 o związek, to to jest tworzenie takich tendencji odśrodkowych. Tak? Czyli terapeuci, psycholodzy, nie wzmacniajcie jednej ze stron, tylko musicie być obiektywni. Musicie, waszym klientem jest para, a nie jedna osoba. Właśnie wspomniał pan, tak do, nawiążę do tego, że mąż jedzie do swojej mamy. Czy właśnie teście mogą bardzo namieszać w związku? Tak. Często pan słyszy to w gabinecie? Tak. I to proszę państwa, nie wiem, czy się u państwa sprawdzi. Ja mam taką nieodpartą obserwację, że najwięcej próbują rad dawać ludzie z tej dalszej rodziny, którym się nie udało. <grym> i, i, I oni właśnie się włączają nam najczęściej, żeby, żeby pomagać. No, inżynier, który zbudował most, który mu się zawalił, nie jest dobrym doradcą do budowy mo mostów na ogół, prawda? E e Dlatego to nie jest dobry proces. A poza tym łamie tę zasadę, o której powiedziałem, tak? że para ma ze sobą rozmawiać, ma ze sobą do, do, poszukać rozwiązania, ono będzie wspólne. A jeśli tworzymy, nie przypadkiem taka nazwa powstała, jeżeli tworzymy koalicję, to jest albo polityczna koalicja, albo wojenna, wojskowa, właściwie to jest twór przygotowania do wygrania, a nie do dogadania do się. Czasami mówię parom, jak są, że mam wrażenie, że państwo chcecie wygrać. Że pan chce wygrać, czy pani chce wygrać. Yy, 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 zażegnanie konfliktu nie, nie, nie polega na wygraniu, Pole, polega na dogadaniu się. Yy, tak? I to, to jest ważne, czy chcemy się dogadać, czy wygrać. Lepiej mieć spokój niż rację. Tak. Jest takie powiedzenie. Tak. Oczywiście są kłótnie, i y, wszyscy podlegamy takim złudzeniu. Y, I to warto wiedzieć, że to jest złudzenie. Także ja mam świętą rację, że moja prawda jest ważniejsza niż tamta. Ale proszę Państwa, tam po, tej, po tamtej stronie też czasami słyszycie, tylko wiesz, że Wam się nie chce. Jest dokładnie taki sam proces, tak? Nie myli się, to ja mam rację, ja pamiętam to, Ty źle pamiętasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale. I, I tak podstawowa wskazówka jest taka, żeby to ze sobą załatwiać, a nie z kimś innym. Panie Jacku, a czy właśnie osoby o takich silnych charakterach mogą stworzyć dobry związek, bo właśnie one będą parły do przodu, będą chciały, żeby ich było na wierzchu? Czy to się może udać? Ale jeśli ten warunek będzie spełniony, to znaczy, że będzie ta osoba szanowana. Nie tolerowana, tylko szanowana. No, nie, nie, jak Pani mówi, silne ch charaktery, to no, tak jakby... Żadna nie chce ustąpić na przykład ze stron no to, to muszą się dogadać przed, przed poważniejszymi krokami, tak? Bo jeśli są twarde charaktery i ktoś musi wygrać, no to to się skończy katastrofą albo jakąś ofiarą po jednej stronie, tak? Będzie sobie ciutka ofiara, e, e, płakała po kątach, dzieci wszystkie przylgną do tej ofiary, ona będzie w depresji, dzieci stworzą e, fatalne związki jako dorosłe osoby, nauczone tym krzywym, krzywym zwierciadłem. A jak się zachowywać, gdy zaczynamy się dusić w związku? Co powinniśmy zrobić? To, 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 to ciekawe. ciekawe wyrażenie. Ja nie, 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 nie mam recepty, tak? bo duszenie się w związku może być, mieć różne powody. Tak? Może ktoś narzucał swoją wolę, prawda? czyli czuje się jakoś osaczony czy osaczona jakimiś koniecznościami, które muszę zrobić, zniewolona prawda? i tak dalej. No to ja bym się spodziewał, jak ktoś mówi, i już się zaczyna dusić, to to, to, co się stało, co, na czym polega to duszenie? Kto kogo dusi i, i, i co jest duszone? Nie, nie, nie umiem, ale prawdopodobnie jest równowaga nie tak rozłożona, tak? że ta, kto, która dusi osoba, jest obdarzona jakimiś właściwościami do, do duszenia, a ta, która jest duszona, jakoś jest, jest bardziej w stronę by, bycia ofiarą. I to już jest niebezpieczne. Tak? Proszę Państwa. Skłonność do bycia ofiarą pochodzi od takiej skłonności do regresji. Regresja to jest. Takie zachowanie, które jest charakterystyczne dla młodszego okresu rozwojowego. Czyli stajemy się na moment jak dzieci, bezradni. Dla dzieci to jest odpowiedni, odpowiednia sytuacja, ponieważ dzieci naprawdę są w takim stanie. Czyli rodzice rządzą, władza jest zupełnie po tamtej stronie i los tych dzieci jest po tamtej stronie. Czyli jeśli dziecko mówi, źle mi się żyje, to można by było powiedzieć rodzicom, co się dzieje, proszę Państwa, że dziecku się źle żyje. To Wy za to do końca odpowiadacie. Tak? Ale wszyscy mamy taką tendencję do, do, do regresji w, w momentach trudnych. Trochę lubimy się stać jak dzieci na moment, na, chwili, na chwilę, tak? Wtedy mówimy, że, że przez niego to wszystko przez nią, przez los, przez niedobry świat i tak dalej. Ten stan umysłu dziecka każe nam tak mówić. to jest tam, coś złego jest tam, a ja jestem tylko nie, 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 niewinną ofiarą. Czyli trzeba było się je zapytać, czy to, no bo znowu wracam do tej zasady pierwszej. Odpowiadacie porówno. Odpowiadacie porówno. Tak. Kiedyś rozmawiałem z taką panią, która mówiła dramatyczne to było, mówiła, że może mnie regularnie gwałci. No to no nie, nie mogłem tego, tego, tego wytrzymać, ale pytanie: No, oczywiście, może jest paskudnym człowiekiem, jeżeli coś takiego robi, ale po drugiej stronie jest ktoś, kto do tego dopuszcza. No, nie, nie było tam sytuacji więzienia, zamykania na klucz, nie wiem, bycia pod pistoletem i tak dalej. Czyli ta druga osoba też na to pozwalała. Ja się zapytałem tej pani: A więc jak długo to się dzieje? A pani mówi: No, gdzieś 5-7 lat. Ja mówię, Boże drogi. Była pani na policji? Nie. Dlaczego? Nie? Prawda? No nie, nie można dopuszczać do takich, takich sy sytuacji. Już się tak za. Nie, 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 nierówno to rozkłada, no to alarm do instytucji, do e, e, wtedy w, włączyć pomoc, e, e, żeby ratować swoją skórę i życie tak naprawdę. Jeszcze dzieci, żeby na to nie patrzyły. prawda? Dwoje dorosłych ludzi, naprawdę dorosłych, e, e, ze sobą mogą sobie dobrze e, e, radzić, pod warunkiem, że nie są więzione, nie są e, szantażowane, nie mają pistoletu przy, przy przystawionego do głowy i tak dalej. Nie? I jakoś jest, że ta druga strona się na to zgadza. Czasami się zgadza, bo, bo ma kłopoty psychiczne ze sobą. Wtedy musi bardzo ciężko pracować, co, co takiego się z nią dzieje. Rozmawiając o relacjach, nie mogę nie zapytać o zazdrość. Ona bardzo często się pojawia i to jest zazdrość o to, że mamy na przykład atrakcyjnego partnera, partnerkę, ale też zazdrość o jego sukcesy. No to mogą być dwie różne sprawy, tak? Ale generalnie, no jeśli o taką zazdrość dotyczącą innej relacji i, i, i tak dalej, no to, to jest objaw przede wszystkim braku zaufania. Tak? I należałoby coś z tym zrobić. Tak powiem, odpowiedzialność może być. Po, po, po jednej lub po drugiej stronie. No i taka może być, że jedna osoba jest nadmiernie y, y, na przykład przeczulona, prawda, N nie ufa y, w ogóle światu, nie, nie ufa mężczyzn, tak, wychowała się w takiej rodzinie pierwotnej, gdzie to było jakoś ewidentnie y, y, jasne i, i, i tak dalej, prawda. To mogą się, y, mogliby się do dogadać na w jakiś sposób, no widzę chociażby, to nie będzie łatwe, ale y, y, ten y, mężczyzna, powiedzmy, y, 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 no y, Musiałby to uwzględnić, powiedział. No, w, w, albo kobieta, tak? Wiesz, że jestem nadwrażliwa na tym punkcie. Wiesz, że to jest troszkę chore u mnie, tak? Że będę cię podejrzewała i tak dalej. Spróbuj ze mną wytrzymać <grym> w tym, w tym w względzie, tak? Ale jeśli to jest taki proces u jednej osoby, no to warto by tam zajrzeć, co to jest takiego, że zaufanie jest trudne do, do oddania drugiej osoby. A może być to ktoś, kto nadużywa tego zaufania po drugiej stronie, prawda? I jakoś jest tak jedną nogą w związku, tak? No w każdym razie jest to coś, co jest do, 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 do zrobienia, tak? Czyli bym powiedział, poważny problem, który jest czerwoną lampką, która się włącza, i należy coś w tej sprawie zrobić. Jeśli jest trudno, no, może do jakiegoś mediatora pójść i się dogadać na, 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 na ten temat. Tak? Y jeśli osoby są równe, to, to naprawdę jest trudno o to, prawda? O, tą, o, o, tą, o to zaufanie. Czasami jest tak, że zaufanie już zostało zawiedzione, prawda? No to pytanie jest, z jakiego powodu jedna osoba wiąże się na całe życie, nie ufając tamtej drugiej osobie. To, to jest dramat, prawda? Ja bym dość powiedział. Pre, Przewrotnie, mężczyzno albo kobieto. Jeśli ktoś ci nie ufa, to nie, 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 nie możesz przejść nad na, na, na tym do porządku dziennego, bo będzie to dręczyło was w, w, całym, w całym związku. Albo jeśli nie ufasz jakiejś osobie, to też zastanów się siedem razy, czy się z tą osobą wiązać. Prawda? Ludzie mają na ogół takie złudzenie, że wszystko, jeśli będziemy razem w związku, minie. Tak? Jeśli się tak. pobierzemy, i tak dalej, zależność się jest, zależność jest dość, dość odwrotna wszystko się zaostrza. Za, za i może warto tutaj dodać ta, 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 taką rzecz. Jeśli w związku, czy kiedy tworzysz, wyobrażasz sobie, że ta osoba druga cię wyleczy z depresji, albo wyleczy twoje jakieś chore ambicje, albo w ogóle twoje życie uczyni znakomitym, to to jest, to jest bardzo wielka nieprawda. Ta, ta osoba nie służy do tego, żeby wyleczyć. Tak? Przewrotnie można powiedzieć, jeśli się czujesz pełnowartościowym, zdrowym człowiekiem, możesz tworzyć, tworzyć związek. Jeśli nie jesteś pełnowartościowym człowiekiem, nie licz na to, że ta osoba cię uleczy, bo za chwilę się stanie wielkie rozczarowanie i prześladowanie siebie. Chociaż ten okres już mówiłem, takiego idealizowania jest, jest piękny, ale y, y, funkcja leczenia jest, y, jest, y, y, niedobrze się, się kończy. Mnie się też wydaje, że to, że zazdrościmy, wynika też z niskiej naszej samooceny. Może też tak wyglądać, tak? Że jakoś wydaje nam się, że. Ale to też jest nierówność, prawda? prawda? Ja jestem byle jaka, powiedzmy, niewarta. Tutaj królewicz na białym koniu przyjechał. Najpierw myślałam, że on mnie uratuje, tacz, uratuje, a on teraz się rozgląda za innymi dziewczynami. Związek musi być równy. I o to trzeba dbać. To jeszcze od pana takie rady, jak dbać o związek? No to być, będę się powtarzał, tak? Że właściwie dbać o, o, o związek to badać tą równą relację, tak? Czy jesteśmy sobie równi? Nie ma lepszych i, i gorszych. Czasami momentami tak jest, ale jesteśmy równi. I mniej więcej wkład osób. Do tego związku czy do rodziny, powinien być symetryczny, tak? Ile ja dobrych rzeczy wkładam, nie wiem, poświęcenia, pieniędzy, czasu i tak dalej, mniej więcej tam ta osoba powinna tyle samo wkładać. Wtedy jest porówno, nikt nie traci na godności, sami, sobie siebie, siebie są równi. Znam takie hasło, które jest przewrotne, ale lubię przewrotne hasła, że osoba, która nie, nie dochowuje tej równości, jest zbyt do dobra w związku niszczy związek. Osoba dobra niszczy związek bardziej niż osoba zła. Ponieważ osoba dobra zbyt dużo daje i e, e, je, jeśli to jest nierównowaga to prawdopodobnie tyle daje, że tamta osoba jej nie może, nie ma takiej możliwości oddać. Czyli traci na godności, tak? No tak dostaje, dostaje, ale właściwie wcale nie jest za to wdzięczny, co, co, coraz gorzej mu z tym, zamiast być wdzięczny, zaczyna być zły, czy zła, zaczyna się czepiać, i tak tak Ta, która daje, awansuje na świętego albo świętą, a ta, która nie daje, awansuje, na, 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 zniża się na coś, na, na coś niedobrego. Yy, właściwie to mówię bardziej o tej osobie, która zbyt dużo daje, bo ona ma piłkę w rękach, yy, bo ona może mniej dawać. Tak? Jeśli tamta osoba nie może więcej dawać, nie ma takich talentów, zdolności, wrażliwości, no to jest pod ścianą. No, no to spróbuj nie dawać tyle. Prawda? Nie, nie poświęcać się za bardzo, tak? nie szorować codziennie podłogi, żeby, była, żeby lśniła itd., itd. Ta równość jest niezwykle ważna między, między rodzicami czy między partnerami czy małżonkami. Mhm. To, czego nie dopowiedzieliśmy, będzie można doczytać w Pana książce, która będzie do wygrania. Mamy kilka egzemplarzy: Ścieżki miłości o tym, jak zbudować trwałą i szczęśliwą relację. Jakie jest zadanie konkursowe? Zadanie konkursowe jest odpowiedzieć na pytanie. Na, trzeba wymienić co najmniej trzy sposoby, e, trzy procesy, trzy rzeczy, których trzeba pilnować, żeby one były dbaniem o związek. I najciekawsze, Pan wybierze. Tak jest. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.